Wysokokaczystwenny usiliciel. Taki tytuł nosi artykuł, który znalazłem przy okazji przygotowywania się do filmów o cyklotronach. Postanowiłem zrobić jeszcze jeden odcinek o cyklotronach, używając schematu, który tam pokazałem z rosyjskiego czasopisma Radio. Jego okładkę właśnie widzicie. Ale zanim nie przejdę do treści tego artykułu, chciałbym Wam pokazać jedną rzecz, o której zapomniałem wspomnieć przy okazji publikacji materiału opartym na młodym techniku. Chodzi o brak rezystorów siatkowych. Jeżeli będziecie chcieli zrobić ten wzmacniacz, musicie pamiętać o tym, żeby w miejscu, gdzie zaznaczyłem RS, wrzucić rezystory siatkowe dla lamp EL34. Te rezystory, które zaznaczyłem czerwonym opisem RS, one są dodatkowe i te rezystory powinny mieć więcej jak 470 kOhmów, ale wydaje się, że więcej niż 750 kOhmów nie powinny mieć. Pokażę Wam jeszcze, co skłoniło mnie do zrobienia tego filmu, oprócz oczywiście jednego maila od widza, który poprosił o ten rosyjski schemat, o omówienie go, to zobaczcie, co znalazłem w swoich szpargałach. W moich zbiorach leży trochę transformatorów zniszczonych, popalonych. Tutaj mam 5 cm. Jeżeli środkowa kolumna będzie miała 2,5 cm do 3, ten transformator będzie dobry na cyklotrona na 6P14P. To, jeżeli się okaże, że będzie dobrze, to Wam przedstawię artykuł z tego rosyjskiego czasopisma Radio, żebyście mogli zobaczyć, jak go zbudować. Zanim ktoś nie napisze w komentarzu, że to się nie nadaje na transformator głośnikowy, to przypomnę, że cyklotrony nie mają wysokich wymagań, jeżeli chodzi o transformatory, zwłaszcza, że to będzie autotransformator, czyli nie ma tak dużego znaczenia, jeżeli o blachę, z którego zrobiony jest transformator, widzicie, to jest popalone już, tutaj połamane, że rdzeń warto wykorzystać, dobra blacha, a cała trynkarka, tu wszystko do złomu pójdzie. Ten rdzeń z nawiązką spełni moje oczekiwania. Tu mamy 3,2. Tutaj mamy jakieś 4,4, czyli 2,2 razy 3,2 to jest tam 7 cm. Dobrze będzie. Blachy są izolowane woskiem. Będę musiał każdą z nich wyczyścić i je przelakierować lakierem. Bardzo cienką warstwą. No niestety, to jest tam zwykły transformator do prostownika. Rozmiar rdzenia. 5,4 albo 2. 5,2 to jest 2,6. 2,6 na 3,2. Taki będziemy mieli autotransformatory. A co się stało z tym transformatorem od prostownika? Jak widzicie, spalone jest, uzwojenie jest popalone i ten transformator już nie ma prawa działać, bo uzwojenie pierwotne czasu. Wiem, co się stało. Właściciel tego prostownika próbował uruchomić auto na włączonym prostowniku i przegrzał uzwojenie pierwotne. Ładnie nawinięty, nie? Robota mego ojca. Mój ojciec z zawodu był mechanikiem maszyn niskiego napięcia. Przewijał silniki, przezwajał transformatory. I co tutaj jakoś gazetę użył. Pan Tadeusz już nie zagra. Aktor o takich, nie wiem, jest wprost. No niestety, spalone wszystko, nie można przeczytać. Ale jakiś kawałek historii mam na tym transformatorze. W tej chwili mam przygotowany rdzeń do transformatora głośnikowego do wzmacniacza cyklotron na lampach 6P14P. Muszę zbudować karkasy. Jest to taki tam rodzaj autotransformatora. Zainteresowanych, co to takiego, zapraszam najpierw do obejrzenia pierwszego i drugiego filmu z serii cyklotronów. Znajdziecie to u mnie na kanale. I teraz omówię Wam wzmacniacz, o którym tam wspomniałem, rosyjski wzmacniacz, też na cyklotronie, na 6P14P. Zobaczmy, jak Rosjanom udało się rozwiązać ten problem.
Po tym krótkim wstępie, w którym wam pokazałem rozbierany transformator, a jest on przyczyną powstania tego filmu, bo kto wie, czy w przyszłym roku nie zrobię przykładowego cyklotrona, to żeby wam pokazać, że rzeczywiście takie wzmacniacze działają. Ale w tej chwili spełnię prośbę jednego z widzów w sprawie tego rosyjskiego artykułu i zobaczmy, co tam jest napisane. Wysokie wymagania stawiane nowoczesnym systemom odtwarzania dźwięku zmusiły projektantów do poszukiwania nowych sposobów poprawy jakości wszystkich elementów toru odtwarzania dźwięku, a zwłaszcza wzmacnianie zakresów basowych. W rezultacie powstały oryginalne obwody końcowych stopni wzmacniaczy niskoczęstotliwościowych, z których najbardziej udany był ultraliniowy stopień wyjściowy i szeregowy stopień push-pull bez transformatora wyjściowego. Oba schematy mają szereg poważnych zalet w porównaniu z konwencjonalnym systemem przeciwsobnym, jednak każdy z nich ma również pewne wady, które należy bardziej szczegółowo omówić. Pokrótce, aby ultraliniowy stopień wzmacniacza działał dobrze, transformator wyjściowy musi być zaprojektowany z dużą starannością. Koszt takiego transformatora okazuje się znacznie wyższy niż transformatora do konwencjonalnego wzmacniacza, a to uniemożliwia powszechne stosowanie wzmacniaczy z ultraliniowymi stopniami. Aby zaimplementować wzmacniacz beztransformatorowy, konieczne jest zastosowanie głośników dynamicznych o impedancji 200-800 ohmów. Jednak nasza branża tak naprawdę nie opanowała jeszcze produkcji takich głośników, a wykonanie ich w środowisku amatorskim nastręcza spore trudności. Jeden z widzów w komentarzu napisał, że zdobył takie właśnie wysokoohmowe głośniki i to jest jeden z przykładów, gdzie można zastosować wysokoohmowy głośnik, czyli w tym układzie mostkowym bezpośrednio wpiąć głośnik międzykatody. Dawniej jeszcze w obwody anodowe stosowano także wysokoohmowy rzędu 3-4 kOhmów głośniki w stopniach asymetrycznych. Dobrze, ale wróćmy do tekstu. Dla radioamatorów zaproponowano obwód wolny od wymienionych wad wzmacniacze. To jest tak zwany mostek przeciwrównoległy. Stopień wyjściowy wzmacniacza to mostek, którego ramiona tworzą wewnętrzne rezystancje lamp wyjściowych, a pozostałe dwa rezystancje zasilaczy anodowych E1 i E2. Składowe stałe prądu anodowego lamp przepływają przez obciążenie w przeciwnych kierunkach, dlatego nie ma tutaj stałego napięcia spoczynkowego na uzwojeniu pierwotnym transformatora wyjściowego albo też głośnikowego, jak w konwencjonalnym stopniu przeciwsobnym. Zmienne składowe prądów anodowych lamp wyjściowych przepływają przez obciążenie w fazie, ponieważ napięcia przeciwfazowe są przykładane do siatek sterujących lamp. Jeśli w konwencjonalnym wzmacniaczu przeciwsobnym lampy wyjściowe dla prądu przemiennego są połączone szeregowo, to we wzmacniaczu przeciwrównoległym są one równoległe. Dlatego optymalna rezystancja obciążenia dla wzmacniacza antyrównoległego, czyli mówmy cyklotrona, jest 4 razy mniejsza niż w przypadku konwencjonalnego przeciwsobnego. Oznacza to, że indukcyjność uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego we wzmacniaczu cyklotron przy tych samych zniekształceniach nieliniowych przy danej najniższej częstotliwości będzie 4-krotnie mniejsza niż w zwykłym. Dzięki temu konstrukcja transformatora głośnikowego jest znacznie uproszczona, a w konsekwencji jego koszt jest zmniejszony. W obwodzie cyklotrona transformator wyjściowy można zastąpić rodzajem autotransformatora z punktem środkowym, co prowadzi do zmniejszenia zniekształceń przy wyższych częstotliwościach z powodu indukcyjności rozproszenia i rozłożonych pojemności między sekcjami uzwojeń transformatora wyjściowego. I teraz pewnie już wiecie, dlaczego wam pokazałem ten transformator z prostownika, ponieważ jego rdzeń można faktycznie wykorzystać tutaj w tym autotransformatorze głośnikowym dla tego cyklotrona. Nie mamy tutaj krytycznych obostrzeń do tego, żeby takiego rdzenia nie stosować. Wada antyrównoległej koncepcji wzmacniacza to konieczność zastosowania dwóch izolowanych prostowników napięcia anodowego, co jednak nie jest taką przeszkodą w jego zastosowaniu, ponieważ same prostowniki mogą być wykonane w układach półfalowych z prostymi filtrami RC. Schemat ideowy wysokiej jakości wzmacniacza niskiej częstotliwości, w którym stopień wyjściowy jest wykonany zgodnie z opisanym obwodem cyklotron, pokazano na rysunku drugim. Wiecie, te opisy na tym schemacie są po rosyjsku. Ja je wam przepiszę tak, żebyście mogli je rozpoznać, chociaż myślę, że to nie stanowi żadnego problemu dla osoby chcącej wykonać ten wzmacniacz. Zobaczmy, jakie są jego parametry.
Moc wyjściowa wzmacniacza wynosi 12 W przy współczynniku zniekształceń nieliniowym nie większym niż 3%. Czułość wynosi 100 mV. Odtwarzane pasmo częstotliwości wynosi od 30 Hz do 20 000 Hz z nierównomiernością plus minus 1 dB. I teraz jak obniżyć czułość stopnia wejściowego powiem na końcu. Ale jest taka możliwość. Wracając do tekstu. Pierwszy stopień wzmacniacza oparty jest na pentodzie wysokiej częstotliwości 6G1P. Czyli 6G1P. Zastosowanie pentody wysokiej częstotliwości w stopniu wejściowym wzmacniacza pozwala na rozszerzenie pasma wzmacniacza w kierunku wyższych częstotliwości. Duże wzmocnienie stopnia umożliwia pracę na prostoliniowym odcinku charakterystyki lampy, co przy niskich napięciach wejściowych redukuje zniekształcenia nieliniowe. Drugi stopień wzmacniacza to wtórnik katodowy wykonany na lewej triodzie lampy L2, to jest lampy 6N1P. Między drugim a trzecim stopniem wzmacniacza znajduje się szeroki zakres regulacji barwy tonu. Regulacja barwy w wyższym zakresie częstotliwości realizowana jest potencjometrem R14 i przy częstotliwości 10 kHz wynosi plus minus 15 dB. Regulacja tonu w zakresie niskich częstotliwości potencjometrem R11 przy częstotliwości 50 Hz i wynosi plus minus 15 dB. Aby zredukować hałas silnika elektrycznego podczas odtwarzania płyt gramofonowych we wzmacniaczu zastosowano filtr składający się z obwodu R8C4, R9C5. Gdy filtr jest włączony przełącznikiem P1, wzmocnienie w zakresie niskich częstotliwości jest znacznie zmniejszone. Zastosowanie stopnia odwracacza fazy sprzężonego katodowo, zmontowanego zgodnie ze schematem, zapewnia wysoką symetrię napięć wyjściowych w szerokim zakresie częstotliwości i niskie zniekształcenia nieliniowe. Stopień wyjściowy jest montowany w obwodzie antyrównoległych lamp 6P-14P, a wracając do odwracacza fazy, będzie film na moim kanale o odwracaczu czy tam inwerterze Schmidta, którym omówię, jak dokładnie wysymetryzować taki stopień odwracania fazy. A wracając do tekstu, czytamy dalej. Wzmacniacz jest objęty ujemnym sprzężeniem zwrotnym, którego napięcie jest podawane przez rezystancję R19 z uzwojenia wyjściowego autotransformatora do obwodu katodowego lampy L2B. Ze względu na brak kondensatorów blokujących w obwodach katodowych lamp, ujemne sprzężenie zwrotne powstaje również w stopniach przed wzmacniacza. Wzmacniacz zasilany jest z dwóch identycznych prostowników półfalowych na diodach półprzewodnikowych typu D7. To jest rosyjska dioda germanowa z prądem 300 mA i napięciem wstecznym 400 V. Napięcie przewodzenia to jest 0,5 V przy 20 stopniach. Jako transformatory zasilacza zastosowano transformatory z odbiornika radiowego Rekord 53. No oczywiście my tutaj takich transformatorów w Polsce mieć nie będziemy, więc czasopismo Radio i autor pan Smirnow podaje, jakie parametry powinny mieć te transformatory. Czyli można użyć dwóch innych podobnych transformatorów lub jednego transformatora z dwoma izolowanymi uzwojeniami. Należy pamiętać, że każdy prostownik musi dostarczać prąd 50 do 55 mA przy napięciu 250 do 300 V. Autotransformator ATR1 wykonany jest na rdzeniu z blach SHA-25x25. Blachy SHA, nazwa pochodzi od kształtu litery rosyjskiej SHA, a u nas po prostu nazywa się te blachy EI. Czyli kolumna środkowa powinna mieć przekrój 25 mm na 25 mm, co daje nam rdzeń o przekroju 6,25 cm2. Odcinki uzwojenia 1 i 1 prim powinny mieć po 50 zwojów drutu PEL 0,9, czyli naszego DNE 0,9. Odcinki 2 i 2 prim powinny mieć 80 zwojów drutu DNE 0,9. Odcinki 3 i 3 prim mają po 740 zwojów drutu PEL 0,31, czyli naszego DNE 0,31. Stopień wyjściowy wzmacniacza jest przystosowany do obciążenia 4 i 16 ohmów. Konstrukcyjnie wzmacniacz mieści się w prostokątnej metalowej obudowie o wymiarach 100 na 200 na 250 mm i myślę, że to jest jeden kanał. Rozmieszczenie części wzmacniacza w obudowie pokazano na rysunku 4. Wszystkie elementy sterujące wzmacniacza są zmontowane na 2-milimetrowej metalowej ramie. Do jego panelu przymocowana jest metalowa chassis, na której zamontowane są transformatory zasilające. Autotransformator wyjściowy montowany jest bezpośrednio w głośniku. Wszystkie pozostałe części wzmacniacza znajdują się w ramie narożnej przymocowanej do chassis.
I takie moje uwagi. Oczywiście nie trzeba wykonywać wzmacniacza w taki sposób, jak tutaj czasopismo Radio i pan Smirnow nam pokazał. Można to zrobić troszeczkę inaczej. Oczywiście schemat ideowy jest jasny i każdy, kto obejrzał dwa poprzednie odcinki o cyklotronach, jest w stanie taki wzmacniacz sobie zbudować. A teraz jak zmniejszyć wzmocnienie stopnia wejściowego? Tradycyjne wzmacniacze mocy miały rezystancję wejściową około 1 megaohma albo też większą. To bardzo dobra rezystancja, ponieważ pozwala na małą wartość kondensatora sprzęgającego sprzed wzmacniacza, na przykład 47 nano. I wtedy spełnia się kryterium spadku 0,1 dB przy 20 Hz. Oczywiście 100 nano jest lepsze. Bardziej czułe wzmacniacze powinny być sterowane przez pasywny przedwzmacniacz składający się po prostu z przyłączników. Tutaj można zrobić dzielnik napięcia i obniżyć w ten sposób czułość wejściową wzmacniacza. Ale w taki sposób możemy spowodować powstanie przydźwięku. Żeby się go pozbyć, trzeba zrobić jeden mały manewr. Zanim nie powiem o tym manewrze, chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy związanej z przydźwiękiem. Nowoczesne wzmacniacze mocy lampowe mają zwykle czułość około 0,5 V i rezystancję wejściową jakieś 100 kOhmów. To wtedy mamy ten kondensator sprzęgający, ten stopień ze źródłem jakieś 470 nanofaradów. Wydaje się, że tak niska rezystancja jest spowodowana przykładaniem mniejszej uwagi do okablowania żarzenia, które indukuje prąd przydźwięku w okablowaniu wejściowym stopnia wejściowego. Prąd wytwarza napięcie na rezystorze upływowym siatki sterującej, co powoduje słyszalne buczenie. Jeśli wzmacniacz nie jest zbocznikowany przez źródło o niskiej rezystancji przed wzmacniacza. Aby tego uniknąć, rezystor siatkowy z reguły zmniejszany jest do 100 kOhmów, co daje poprawę przydźwięku o jakieś 20 dB, gdy obwód wejściowy wzmacniacza jest otwarty. Wzmacniacze tranzystorowe mają zwykle czułość około 500 mV, ale mają znacznie niższą rezystancję wejściową, czyli jakieś 10 kOhmów. I tutaj taki kondensator sprzęgający musiałby wynosić jakieś 4,7 mikrofarada przez wzmacniacza. Kondensator 4,7 mikrofarada na 400 V jest nie tylko znacznie droższy niż kondensator 100 nanofaradów na 400 V, ale jest również elementem gorszym. Zamiast próbować znaleźć akceptowalny komponent o wartości 4,7 mikrofarada, zróbmy zupełnie co innego. Zajmijmy się problemem z drugiego końca i zwiększmy rezystancję wejściową wzmacniacza mocy. W rzeczywistości jest to bardzo łatwe w przypadku wzmacniacza lampowego. Po prostu zastępujemy rezystor upływowy siatki rezystorem 1 megaohm i zajmujemy się okablowaniem żarzenia, jeśli ono powoduje problemy z przydźwiękiem. Zwykle oznacza to skręcenie okablowania żarzenia i włożenie go do narożników obudowy, ale może być konieczne przerobienie zasilania grzejników lamp wejściowych z prostego, stabilizowanego źródła prądu stałego. I teraz zobaczmy, jak możemy zmniejszyć czułość tego stopnia wejściowego, żeby mieć na przykład 500 mV zamiast 100 mV. Wiele nowoczesnych źródeł daje nam wartość napięcia wejściowego około 0,7 V RMS. Wiele klasycznych wzmacniaczy mocy zostało zaprojektowane jako zbyt czułe na współczesne standardy. Tak jak powiedziałem wcześniej, moglibyśmy zmniejszyć czułość, umieszczając dzielnik napięcia w pobliżu lampy wejściowej, ale lepszym rozwiązaniem jest zmniejszenie wzmocnienia stopnia wejściowego i dostosowanie globalnej pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego, jeżeli mamy do tego obwodu tą pętlę doprowadzoną. Drugie rozwiązanie jest łatwe do wprowadzenia, ponieważ typowym powodem nadmiernego wzmocnienia jest to, że lampa wejściowa to na przykład EF86 albo tutaj, jak mieliśmy w tym przypadku, rosyjska 6Ż1P. Jeśli połączymy lampę w tryb triody, używając oryginalnego rezystora obciążenia anodowego, zmniejszymy wzmocnienie stopnia czterokrotnie, a jeśli utrzymamy współczynnik sprzężenia zwrotnego na stałym poziomie, to wzmocnienie końcowego wzmacniacza również zostanie zmniejszone o współczynnik 4. Teoretycznie rezystor polaryzacji katody powinien zostać ponownie obliczony, ale w praktyce wartość ta nie musi być zmieniana. Ze względu na sprzężenie zwrotne katody, rezystancja anody lampy używanej jako triody jest wysoka, a rezystancja wyjściowa stopnia jest w dużej mierze podobna do tej z pentodą, dlatego nie trzeba zmieniać elementów kompensujących w obwodzie anodowym, żeby utrzymać prawidłowy poziom sprzężenia zwrotnego w nowym wzmacniaczu. Można to zrobić rygorystycznie, obliczając wszystkie dane,
albo można zrobić to z grubną metodą, po prostu podzielić wartość rezystora przez 4, a kondensatora pomnożyć razy 4. Wtedy utrzymujemy prawidłową stałą wartość RC. I tu widzicie przykład z lampą EF86, jak to można zrobić. Natomiast w tym rosyjskim schemacie wystarczy końcówkę numer 6 połączyć z 5 i mamy zmniejszenie wzmocnienia stopnia wyjściowego 4-krotnie, czyli zamiast 100 mV 400 mV mamy czułość. Taka kombinacja, taka zmiana wystarczy, żeby mieć mniejsze szumy na wejściu. Wywalamy R4, 6 łączymy z 5, wywalamy kondensator C1, tutaj ten 100 nano i mamy sprawę załatwioną z głowy. Oczywiście można jeszcze zastosować mały dzielnik napięcia. Nie wiem kiedy ten wzmacniacz złożę, jest dużo planów w tej chwili, też mam problemy z czasem, żeby realizować tematy na kanale, ale myślę, że taki wzmacniacz pojawi się u mnie, będą próby, będziemy sprawdzać, jak ten wzmacniacz będzie grał. Zobaczymy, czy obiecywany kop w basie będzie w rzeczywistości. Mam nadzieję, że widz, który prosił o przetłumaczenie tego rosyjskiego tekstu, jest zadowolony. Ja Was pozdrawiam serdecznie i zapraszam do obejrzenia innych filmów, zwłaszcza tych dwóch pierwszych odcinków o cyklotronie, żeby zrozumieć, o co chodziło w tym wzmacniaczu, który teraz Wam prezentowałem. Na koniec pokazuję Wam wzmacniacz ElectroVoice, nazywa się to A15, ma to 15 W na wyjściu. I wiecie, tutaj teoria jest ta sama działania tego wzmacniacza, tutaj jest lista części, możecie to znaleźć w sieci, naprawdę wystarczy wpisać ElectroVoice A15, żeby tą instrukcję ściągnąć. I jak widzicie, ten rosyjski cyrklotron niewiele różni się za wyjątkiem obwodu wejściowego. Tę petodę, która była tam na wyjściu, można wyrzucić i zastosować triodę, tak jak tutaj w tym wzmacniaczu. Myślę, że dowiedzieliście się już tyle z moich filmów, żeby sobie tam wzmacniacz napięciowy ze spokojem obliczyć i wstawić. Powodzenia!